Okazałoby się, że cała skorupka jest do wyeliminowania i powstaje kształt tego typu, skrajnie delikatny. A i widać, że bez tej zewnętrznej osłony takie coś nie miałoby prawa ani utrzymać się przy życiu, ani sprawić radości nam, kulinarnym użytkownikom. A wracając do składu chemicznego, niezwykle przypomina on skład minerałów, a na przykład tego. Oto nie jest taki minerał byle jaki, to jest czysty, bialutki marmur. 60% wapnia tu w środku się mieści, prawie tak jak w skorupie. I gdyby tylko na tym, na tej krystalizacji opierać podejrzenia o niezwykłą wytrzymałość skorupki, prawdopodobnie do niczego jeszcze byśmy nie doszli. Wygląda zresztą na to, że sama skorupa dla jajeczka pełni nie tylko te ochronne funkcje, z czym to jest problem niezwykle subtelnych metod badawczych. Ależ reaguje. To misterium trwa 21 dni. Jeszcze nie ma ciała, a już rusza do akcji miniaturowe serce. Bezład białkowej masy przenikają arterie żył. A wszystko chroni pancerz skorupki. Osłania, filtruje powietrze, reguluje mikroklimat wnętrza. Wykazuje nawet własności bakteriostatyczne. Ona, skorupka. Starożytni czcili ten kształt. Nie brakło nawet skrajnie radykalnych wierzeń, że z niego wzięło początek wszystko, nawet ziemia. W IV wieku przed naszą erą po raz pierwszy spoczęło na nim oko uczonego. Wniknęło w głąb. Arystoteles dokładnie opisał szczegóły rozwoju ptasiego embriona. Skorupki nie zaszczycił uwagą. Dopiero pod koniec XIX wieku dokładność metod badawczych pozwoliła skupić się nie na zawartości, lecz na opakowaniu. Powoli ujawniły się tajemnice chemicznego składu i fizycznych własności. Bywa, że wytrzymuje nacisk nawet 7 kg, choć samo waży ledwo 50 gramów. A skorupka jest prawie nieważka. Grubością nie sięga nawet połowy milimetra. Pytanie, co kryje się w tym ułamku? Robi się tak. Zalewa twardniejącą żywicą. Tnie korundową piłą na delikatne plastry. Obrabia i szlifuje diamentowymi proszkami, aż stanie się cienka tak, że swobodnie wędruje przez nią światło. I wtedy pod okiem polaryzacyjnego mikroskopu odsłania się tajemnicza pięciowarstwowa konstrukcja. Pięć warstw. Jeszcze głębiej pozwoliła zajrzeć współczesna technika mikroskopii elektronowej. Okruszki skorupki pokryto złotem i w próżni obmacano strumieniem elektronów. I stała się odsłona druga wiekowej tajemnicy. Najgłębsza podskorupkowa warstwa. Wielkie kryształy przerosły siecią również krystalicznych włosków. Kanwa konstrukcji. Im bliżej powierzchni, tysiące porów chaotycznie poprzerastanych kryształkami węglanu wapnia. To konstrukcja gazowych filtrów. Tuż przy powierzchni armatura, sieć igiełkowych kryształków nadających całości odpowiednią gładkość. Księżycowy krajobraz dopełniają zakotwiczone bez ładu kryształy soli mineralnych. I to już cała skorupka, tak prosta, aż skomplikowane.
i tak skuteczne w wypełnianiu funkcji, którą przeznaczyła jej przyroda. Także tak jakby przypomnienie, od spodu warstwa folii, jeszcze pochodzenia białkowego, keratynowa, na wierzchu grupują się na tym stosunkowo grube kryształy wapnia, potem jeszcze warstwa pośrednia, później te igiełkowe kryształy i jeszcze jedna warstwa typu białkowej folii i w sumie powstaje właśnie taka konstrukcyjka o grubości 3,4 mm. Z punktu widzenia inżynierii materiałowej to po części jest materiał zbrojony, a po części konstrukcja typu sandwich. Właściwie no, szalenie skomplikowana rzecz. Jak mawiał Einstein, rozwiązania powinny być proste, ale nie uproszczone. I widocznie przyroda znała tę prawdę grubo przed nim. Ale jednocześnie no, wspomnieliśmy o tym, że w tej konstrukcji ukryta jest prawdopodobnie zagadka niezwykłej wytrzymałości. W tę stronę około 1-2 atmosfer, w tę stronę wytrzymuje 4 atmosfery. Ale ciekawe jest, że jako całość a prawdopodobnie wytrzymuje zdecydowanie więcej, że kształt w tej konstrukcji jeszcze w czymś pomaga. Zresztą mówię to trochę na wyrost, bo tego eksperymentu nie sprawdzałem. Zresztą przyrząd nie pochodzi z ośrodków badawczych przemysłu drobiarskiego. Jest to hydrauliczna prasa do badania mechanizmów precyzyjnych. Obiekt już wewnątrz. Zakrycie, uszczelnienie, ciekawostka, ciśnienie naprzód, pół atmosfery, półtorej atmosfery, dwie i pół, trzy i pół, 4, a więc kształt zaczyna pomagać, przecież zachowuje się idealnie. Gdyby tak udało się przenieść to w wielką skalę i te parametry mechaniczne w tamtej odtworzyć, a to byłby dopiero ideał, którego potrzebuje nie jedna dziedzina techniki. 4, 4,5, 5. Dziś powiedzielibyśmy, ten jest wielki naprawdę, kto potrafi zadziwić przyrodę. W architekturze dokonał tego włoski budowniczy Bruno Leschi. Był wiek XVI, gdy zachwycony kształtem natury zdołał go przenieść na skalę giganta. Zadanie okazało się bardzo kłopotliwe. Mechanika budowli nad wyraz subtelna, ale kopyły rodziły się jak grzyby po deszczu, zdobiąc stolice Europy. Były piękne i trudne w wykonaniu, a takie zadania lubili stawiać władcy. Dla współczesnych nie tylko kształt stał się problemem. Struktura skorupki silna, zatrzymująca wpływy środowiska, ale pozwalająca na gazową wymianę z otoczeniem. Ideał ściany. Radziecki architekt Jurij Lebiediew stąd wysnuł koncepcję oddychających ścian. Ich idea kusi, ale trudności materiałowe wciąż są nie do przełamania. Pozostają marzenia, chęć złamania obcych w przyrodzie linii i kątów, chaosu prostopadłościennych pudełek. Mnożą więc się wizje miast i budynków o kształtach natury, kosmicznych osiedli przypominających ludziom świat, do którego należą. Choćby geometrią. Na razie wizje, bo przyroda niełatwa jest do kopiowania. Architektów wciąż prześladuje surowe prawo fizyki. Natura nie jest niezmiennicza ze względu na zmianę skali. Nie da się powiększyć miniaturowych konstrukcji, dając po prostu kilkaset razy dłuższe i grubsze belki. Idei zamków z piasku nie można zrealizować przy pomocy mokrych, polnych bambulców. Pozostają marzenia i XVI-wieczne idee konstrukcji przypominające kształtem ideał. Tylko tyle? 3000 metrów kwadratowych powierzchni. Zbudowano ją w ciągu 40 godzin i trzyma się bez żadnych podpór.
Borys Markiełow-Skijowa, projektant niezwykłej kopuły, przyznał, że ideę zaczerpnął z ultrastruktury kurzego jaja. Tam włókna ułożone są w poprzek działania sił. Ale natury nie można kopiować na ślepo. Trzeba ugryźć zasadę, a nie sposób wykonania. Tak narodziły się elementy konstrukcyjne, które potrafią rozpychać się na boki. Własny ciężar przekazywać w poziomie innym, sąsiednim, identycznym. Z takiego pomysłu powstała kopuła stadionu w mieście Biała Cerkiew. Tak osłonić można całe dzielnice, może całe miasta. Czemu by nie? Można pójść jeszcze dalej i objąć wymarzonym kształtem całą przestrzeń. Pierwszą taką konstrukcję wzniesiono w 1952 roku. Potem rozmnożyły się, pojawiły w ponad 60 krajach. Choć zbudowane z tradycyjnych materiałów, są w stanie wytrzymać huragany Florydy, ciężkie śniegi Arktyki i trzęsienia ziemi Japonii, zdały egzamin wszędzie. A piękno wyniknęło tu jakby samo z siebie. Specjaliści zwą tę konstrukcję kopułą geodezyjną lub od nazwiska wynalazcy kopułą Fullera, bo w architekturze też można być wynalazcą. Ludzkie jaskinie XXI wieku. Kto wie, czy nie będą właśnie takie. Może nawet na takiej kanwie uda się zbudować resztę skorupki. Kilkanaście uderzeń młotkiem i tylko niewielki otwór. Nietypowy materiał z typowych składników. Cement i włókno szklane. Pierwsze próby łączenia tych surowców były nieudane. Alkaliczne związki zawarte w cemencie niszczyły włókno. Opracowano więc inne, odporne na chemikalia. I specjalną, sprytną maszynkę. W jej wnętrzu włókno cięte jest na kawałki o ściśle określonej długości. Wymieszane z cementem tworzy lekki, wytrzymały, budowlany materiał. Odpowiednik igiełkowych kryształków węglanu wapnia. I z tego można już budować bez kłopotów, warstwa po warstwie, jak lakier z pistoletu. Tak właśnie jak powstaje skorupka. Schnie to kilka dni, nabierając żelaznej wytrzymałości. Czyżby nadchodził już czas, gdy przyroda winna zacząć się dziwić? Osiedla, jeszcze odrobinę lasku. Samotny budynek fabryki. Przecież to jest tylko jeden z przykładów. A konstrukcje obłych kształtów samochodowych, no te, które tak cieszą oko w postaci tak zwanych samochodów przyszłości, jak kształty dzioba łodzi podwodnych, tych głównie, które poruszają się bardzo szybko. No, czy to nie są wszystko wskaźniki tego, że tak naprawdę zwyciężać przyrodę można dopiero, kiedy ją się rozumie? Tylko czy to jest alternatywa do tego, co jest na dzisiaj, te obłe kształty, kopuły i tak dalej? Odpowiedzieć też można cytatem. Tragicznie zmarły Robert Kennedy kiedyś na pytanie o podobnym charakterze odpowiedział: niektórzy patrzą na świat, widzą go taki, jaki jest i pytają dlaczego. A ja marzę o świecie, jakiego nie ma i pytam, czemu by nie?